Witam w nowym vlogu. Często piszecie do mnie, żebym pokazał, ile kukurydzy wyszło. Nie jest tu wszystko zrobione tak, jak być powinno, bo no ogólnie pracuję sam, tylko ojciec po pracy mi pomaga, także nie wszystko zdążam zrobić jak należy. No. Co tu dużo tłumaczyć. Było kukurydzy ponad 6 hektarów. Między 6 a 6,5 mi jest ciężko stwierdzić. Także silos jest pełny. I obok pryzma to ona jest na zapas. Także tą małą pryzmę chcę wybrać. I do następnych zbiorów opróżnić silos. W przyszłym roku będzie mniej siane o ta działka. Gdzieś tam 4 hektary. Wycina powoli, bo jest mało gazu dane. Nie wiem, co tu opowiadać jeszcze. No ta pryzma była na pierwsze skarmienie, miała wyjść mała, wyszła i tak większa dużo. No tam się zaczynała, gdzie ta folia. No tak jak się trawa zaczyna, to do tamtego momentu była pryzma. Był taki problem, że ptaki dziobią. O, nawet widać. Tu już tam wejdę, żeby pokazać. O, co się dzieje. Tego nie widziałem. Już jakiś czas. Ta dziura. Nie ma żadnych śladów. Także ptaki aż takie dziury ryją mi w tej folii. Jeszcze gdzieś była tutaj i tam na początku była. Zepsutego na razie nie ma w tej pryzmie. A to się szybko dojdzie, to tam za 3 tygodnie tego nie będzie na pewno. Nawet nie będę chyba tego kleił. Co się zepsuje, to się odrzuci dwie łopaty. Co tu gadać, tu przężyto posiane po kukurydzy i na innych polach też. Po kukurydzy wszędzie jest przężyto. Nie, jeszcze jest owiec o zimy jakiś posiany na jednym hektarze. Nie mogę zebrać do ziemi, bo folia się ciągnie. Także i tak po kołach rwę trochę, jak dosuwam, bo ślisko jest. Odcina tak ścianę. No ta pryzma nie jest aż taka zbita, bo ją ciężko dognieść na folii, jak się rozsuwa. Tam jest dużo lepiej. Tam też był taki problem, że mi zwierzaki weszły, te osły, co tu mieszkają. Wejdę, pokażę, jak wycinak działa. Już folię trochę tutaj zaczepię. O, odsunę. Jeszcze się może przyda w przyszłym roku na spód gdzieś. Albo na ściany w silosie. Ciągiku brudno, ale to jak to tak bywa. No stąd będzie lepiej mu wywidać, o. Tak to wygląda. No, paszy jest dużo. Na pewno wystarczy na te moje stado. Teraz jest 46 sztuk. Dobra, żeby było szybciej, to trzeba trzymać ręką i dodać gazu i wtedy szybciej. Ogólnie to duży John Deere szybko tnie, a ten powoli.
gazu odjąć. Chusteczka w górę, no tu w tej pryzmie jest ten problem, ona jest słabo zbita. Najbardziej się przykładałem na tamtych pryzmach tutaj. Zdecydowanie mniej, bo tak jak mówiłem, to na pierwsze skarmienie. No i tutaj w tym żadnicy trochę hydraulika nie domaga, ale tego nie doczepię, bo jak działa, to działa. Odjadę i pokażę. Gasimy i pokażę wycinek, bo chyba go nie było na filmie nigdy. Wycinek mam od roku. Kupiłem koło Białej Podlaskiej w zeszłą zimę. Mi się nie chciało łopatować tego. Jak to wygląda? O, taka kosteczka. Wycinek, jak widać, Straumann. I on był bardzo tani, on kosztował 1100 zł albo 1200, no już dokładnie nie pamiętam, ale na pewno tyle, nie zmyślam nic. Na sprzedajemy.pl była okazja, bo tak nie mogłem znaleźć tanio, nie mogłem. Myślę, dokładniej trzeba przeszukać internet, także jeszcze było właśnie aktualne na sprzedajemy.pl i działa wszystko. A że wolno tnie, no to wina jest hydrauliki ciągnika, bo duży John Deere to tak szybko tnie, że mało nie rozerwie tego wycinaka, aż strach tak szybko ciąć. Także czepiałem do dużego John Deere'a jakoś awaryjnie i było fajne. Kostka jest duża. W zeszłym roku jak było mniej byków, to na długo taka starczała. Na dwa dni chyba, a teraz to on, no, nie wiem nawet, bo ja to wycinakiem raz wycinałem tylko, a tak to na przyczepkę samochodową i wożę. Tylko właśnie teraz mam dużo pracy i szkoda czasu. Tu się pozbiera jutro to z tej folii. No niestety o tutaj kołami przy dosuwaniu przerwałem, ale to na dole to już jest śmietnik ta folia, bo to jest stara. No i taka to pryzemka. W silosie będzie trzeba na dwa razy brać, bo tam jest wysoko. A wycinek super sprawa. Tylko tyle, że tutaj nie ma ciągnika na miejscu na tym gospodarstwie i dlatego no na zapas to najlepiej w zimę wycinać. Latem w ogóle nie używałem, zresztą latem nie było kukurydzy, bo się skończyła. Teraz mam już duży zapas. No tak to wygląda. John Deere sobie fajnie radzi, jak chodzi o podnoszenie, ale że nie ma obciążników z przodu, jak się w zeszłym roku, jak była taka kosteczka, dorzucało łopatą na górę, jeszcze sypałem, to już przeważało ciągnik. Mówię, ładnie wycina, tylko trzeba, jak po betonie by było lepiej, albo po ziemi, a po folii to właśnie trzeba trochę nad ziemią i to trzeba będzie zebrać. Ale tak, o, to nóż ładnie odcina. O, kurde, o tutaj już się psuje, na filmie nie widać, a w tym miejscu, tu gdzieś dziura musi być też po ptakach. Nie widzę, ale gdzieś tu jest dziura, bo była. Właśnie w szczycie, w górze pryzmy ptaki takie wyrwy robią, jak pokazywałem wcześniej. Także tak to nie ma zepsutego, ale kurde, nie widać. Już taka zaczyna pleśń wchodzić tutaj od samej góry. Ale to pierwszy raz, odkąd biorę, nic tu nie było zepsutego. A jak widać, ona się niedługo skończy, ta pryzma. Do końca roku wystarczy gdzieś. No tu widać, jak ręcznie się wybiera, to można by to równiej brać, ale nie ma ostrości, a tak to wycinek lepiej. Wygoda, no jeszcze ja wytnę dwa razy, całą ścianę tu będę wycinał. I kurde, nie ma ostrości jak rusza. Będę całą ścianę wycinał i to powinno mi wystarczyć do weekendu. A tak zgaduję, no. Zobaczymy. Wystarczy do weekendu? Dzisiaj jest... To dzisiaj jest poniedziałek. Nie wiem, już mi się dni gubią, bo tak to wygląda, że tam pracuję przy remoncie tego domu, co było ostatnio na filmie. Jak chcecie zobaczyć, co się dzieje w środku,
co tam zacząłem dłubać, demolki jakieś, to napiszcie w komentarzu, że chcecie zobaczyć właśnie w środku nowy dom. No to pokażę jeszcze, bo widziałem na ostatnim filmie, było dużo wyświetleń. No ten John Deere, fajna sprawa, bym sobie kupił coś takiego małego. Tylko nie ma na ogłoszeniach nic, w ładnym stanie, tylko takie sztrucle. Zresztą budżet nie pozwala. Są ważniejsze maszyny do kupienia, a nie ma za co. No, nie wiem co tu gadać. Tak to wygląda, także tam jeszcze przed traktorem aż pryzma sięgała. Ona jest trochę słabo zbita, także po brzegach to nie bardzo się da zebrać. Zresztą tu widać, się rozjechała pryzma. Tam jest trochę wyżej. Wszędzie szła folia 8. To tam w silosie to jest 7,20 w środku. Tutaj 8 też wystarczyła na tą mniejszą pryzmę. No i będziemy właśnie siać mniej teraz, żeby w silos weszło mi. A w pierwszej kolejności będzie na przyszły sezon to skarmiane i dopiero potem z silosu. No a potem się zobaczy, nie będę planował na 10 lat do przodu tego. Także no niestety coś góra już zaczyna się psuć. No to się, ja mam opasy, to nie trzeba mocno przeżywać, ale no bywało gorzej. W zeszłym roku też było różnie. No dobra, wycinam dalej. Zrobię te obrządki i już jest po zmianie czasu, także jeszcze wieczór jest długi, to pojadę tam piec kaflowy rozbierać, jak się uda. No zbóż nie będę pokazywał pewnie w żadnym filmie, bo to jest nudne. Nie wiem, ja takich rzeczy nie lubię oglądać, jak ktoś robi obchód pól i pokazuje, także nie będę nagrywał. No raczej jak będziecie chcieli, to nagram ten dom, co tam jest w środku. I wiadomo, jeszcze bydło chcecie zobaczyć, to na pewno też by wypadało pokazać całe stado albo coś tam chociaż ścieląc. Zobaczymy jak tam po kolei. No tyle w tym vlogu, na razie.